Po gali w Radomiu, wojna domowa. Mamy przyjemność porozmawiać z organizatorem, promotorem MB Promotion, Mateuszem Borkiem. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Tak pokrótce podsumowalibyśmy tą dzisiejszą imprezę. Chyba możesz być zadowolony, bo pojedynki dobre, publika dopisała. Fajne show. Myślę, że czasami gdzieś fajne, sympatyczne rzeczy rodzą się w bólach, bo tutaj musieliśmy kilka razy klęknąć przez te ostatnie tygodnie. Były przeciwności losu, zabrakło otwarcia nowej hali, prawda? Natomiast wypadła mi w czwartek walka Damiana Jonaka z Andy Robinsonem, ale gdzieś tam zawiedzieliśmy się wszyscy. Po pierwsze popracowaliśmy 3 dni, żeby ta hala po raz pierwszy i ostatni w swoim istnieniu wyglądała tak jak dzisiaj, zupełnie inaczej. Myślę, że to był fajny obrazek, fajna produkcja, dobra scenotechnika. Ja nigdy bym nie chciał schodzić poniżej tego standardu, bo wydaje mi się, że to też chciałbym, żeby to był taki stempel moich gal. Że jest zawsze dobra organizacja i to wszystko jest fajnie opakowane, bo dzisiaj gdzieś jednak ten sport zawodowy to jest tyleż sport, co są w dalszej kolejności show. Ludzie chcą emocji, ludzie chcą widowiska też takiego formatu telewizyjnego, prawda? Jeśli nie będzie stać, to będę robił. Jeśli nie będzie stać na takie opakowanie, ale nie będę robił w ogóle. Bo dla mnie nie ma półśrodków. Jeśli chodzi o sam sport, pewnie 2-3 zawodników mogło zaboksować trochę lepiej. Natomiast no, mieliśmy dzisiaj i 2 ringowe, czy 3 ringowe wojny. I mieliśmy Adama Balskiego, piekło niebo. I mieliśmy eksplozywnego, brutalnie nokautującego Roberta Parzęczewskiego. Także myślę, że ci, którzy dzisiaj kupili bilet, to raczej nie powinni żałować, że przedłożyli galę boksu MB Promotions, a nie wyjście do kina. Właśnie, Adam Balski w tej ostatniej rundzie to po prostu no, normalnie szok, bo był zamroczony, ostatniej rundy pewnie nie pamięta i zamiast się bronić, to on podnosił ręce. No chciał naprawdę chyba skraść show i pokazać, co to nie on. Też byłem zdziwiony tą reakcją, zastanawiałem się, czy to jest reakcja taka pokazująca rywalowi, że żyje, czy taka reakcja już zupełnie instynktowna, bez żadnej kontroli, jakby umysłu nad ciałem, prawda? No sędzia był bliżej, on patrzył mu w oczy, widział też Radczenkę, który sam przyznał, że źle rozłożył te siły na końcu walki, żeby Adama skończyć, bo zabrakło mu na pewno ponowienia ataku z jeszcze większą energią i dynamiką i to być może uratowało Adama. Natomiast no to też Adam sobie musi zdawać sprawę. Walki będą coraz trudniejsze, rywale coraz lepsi i na pewno dzisiaj Adam nie był gotowy na rywala z wyższej półki niż Radczenko jeszcze na dystansie 10 czy 12 rund, bo skończyłoby się to dla niego tragicznie. Parzęczewski sęk, danie główne. No powiem szczerze, że Parzęczewski jak poczuje krew, to jak normalnie, jak buldożer idzie i jest niesamowity, efektowny i przede wszystkim porywa publiczność, bo... No to jest ringowe zwierzę, drapieżnik. Jak poczuje krew, to kończy i zobaczmy, że Darek przegrał niedawno z Jardę w 7 rundzie z Parzęczewskim w 2. Niektórzy cały czas tak patrzą z przymrużeniem oka na Roberta Parzęczewskiego, dopóki nie zderzą się z jego bombą po pierwszym gongu w ringu. Także chłopak idzie do przodu, ma 25 lat, dajmy mu czas, też nie wariujmy, nie jest gotowy na większe wyzwania. Sam gdzieś tam z przymrużeniem oka patrzy na to 5. miejsce organizacji WBO. Natomiast na pewno jest materiał do obróbki, na pewno jest materiał do postępu, bo myślę, że z każdą walką wygląda lepiej. A poza tym bardzo go cenię za taką świadomość ludzką. On jest świadomym człowiekiem, który potrafi zainwestować swoje przygotowania, potrafi zgromadzić sobie sponsorów, potrafi sprzedać bilety. No jest to chłopak, który powiedziałbym, że w ostatnim czasie prowadzi swoją karierę modelowo. Będzie u Ciebie na galach częściej boksował? Ja myślę, że on ostatnio u mnie cały czas boksuje, bo w Częstochowie Kronin, dzisiaj walka wieczoru z Sękiem i to chyba nie najgorsza statystyka ostatnich gal. Jak to będzie wyglądało? Jest szansa, że troszkę Robertowi pomożesz w takim sensie, że go, nie wiem, zaprosisz, na przykład uda się go ściągnąć trochę do Szklarskiej Poręby, nie wiem, gdzieś jakiś mu obóz załatwisz, no bo wiadomo, to jest ważne. Usiądziemy, porozmawiamy, zobaczymy, czy ja będę w boksie w 2019 roku jako promotor, czy sobie zostawię tylko 2-3 zawodników właśnie w roli menadżera, bo na pewno mam takie możliwości i to przede wszystkim dla mnie byłoby mniej czasochłonne. Nie zajmować się całą galą od pozwolenia na imprezę masową przez znalezienie sponsorów, pomoc w produkcji, wizję tego przedsięwzięcia, matchmaking, tylko jakbym się miał zająć karierą jednego, czy drugiego, czy trzeciego zawodnika, bo po prostu to lubię, bo mnie to kręci, bo mam z tego adrenalinę i trochę satysfakcji. Także dajcie zjeść kolację wigilijną, bo żona wkurzona nie przyjechała na galę, powiedziała, że nie mogłem sobie wybrać lepszego terminu, więc na razie święta.
Nowy rok, zabawa, znajomi przyjdą, nawet nie mam ochoty nigdzie wychodzić. Pierwszy raz od dłuższego czasu spędzę w domu z przyjaciółmi. Potem na miesiąc do Tajlandii lecę i jak się naładuję tym słońcem, promieniami, poleżę trochę na plaży, wypiję codziennie wodę kokosową, potrenuję ze dwa razy dziennie, bo widzisz, że mi się arbuz już na buzi zrobił z braku czasu, także jak wrócę w połowie lutego, to będę podejmował decyzję. No Mateusz, jeszcze na koniec jedno pytanie. Co słychać u Tomka Adamka i czy zrobi pożegnalną walkę w przyszłym roku? Wiesz co, nie wiem, no rozmawialiśmy, zrobiła się taka burza w Polsce, bo powiedziałem dwa zdania, że Tomek gdzieś tam się waha, myśli. No na razie to miałem kilka rozmów z Tomkiem, bardziej pogadaliśmy sobie o życiu, o tym co robi teraz, gdzie tam wychodzi z kumplami. Stara się chodzić do gymu, biegać, bo on ma ADHD, więc bez sportu nie może żyć, albo piłka z kolegami, albo tenisik, albo chodzi po prostu rano do siłowni. Natomiast ja myślę, że on tyle zrobił dla polskiego sportu i my się już nie oszukujemy. Kariera została skończona. Tomek Adamek mógłby boksować z Kasimi, dalej Molinami, którzy już są bliscy emerytury, czy innymi zawodnikami w Polsce przez następne 3 lata i pewnie w 90% walk byłby faworytem, prawda? Przy umiejętnym dobieraniu zawodników, że brałoby się dużych, wolniejszych i zawsze byłby w stanie z nimi spokojnie wygrać i ich wypunktować. Natomiast no, Tomek wrócił po to, żeby dostać jeszcze jedną szansę od życia. 3 walki doprowadziły go do walki z Millerem. Ja optowałem, szczerze mówiąc, za Bułgarią i za co-main eventem na gali Pulewa. Natomiast no, Tomek zawsze był niecierpliwy i może to, i tak to pewnie jest z tymi starymi mistrzami, że oni widzą upływający czas u wszystkich ludzi dookoła siebie, natomiast nie u samego siebie. I dzisiaj już myślę, że nie znalazłby żadnej motywacji do sportu. Także powiedziałem mu, Tomeczku, ty sobie podejmij decyzję. Jak mi powiesz, że chcesz przyjechać na następną galę, czy moją, czy jakąś galę, gdzie ja będę nawet nie współpromotorem, tylko będę po prostu pomagał, miał jakiś głos, to albo sobie wychodzisz w garniturze, ja zapraszam pana ministra, ludzi z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, twoich przyjaciół z czasów kariery i wychodzisz w garniaku i odbierasz te wszystkie dyplomy, odznaczenia, albo jak masz ochotę, to sobie zaboksuj ze słabszym rywalem, żeby na 20-lecie zawodowej kariery, bo 20 lat mija od jego debiutu w 99 roku, na jubileusz, przede wszystkim no, ostatnią zwycięską walkę, że sobie jeszcze chcesz raz wyjść i poczuć ten ring. Ja za Tomka nie umrę, nie będę mówił mu jak ma żyć i nie będę podejmował decyzji, czy chcę przyjechać do Polski i sobie zaboksować ze słabszym rywalem, czy po prostu wyjść w garniaku i odebrać te wszystkie należne mu odznaczenia. Ja myślę, że do dzisiaj ci, co krytykują, to zrozumieją jedno za jakiś czas, że poczekamy 20-30 lat. Nie na kogoś, kto wygra jakiś pas, tylko na kogoś, kto będzie miał taką charyzmę i będzie w stanie porwać publiczność. Bo to w tej zabawie chodzi. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Wzajemnie dla ciebie, dla twojego operatora, którego tutaj już boli ręka i dla wszystkich czytelników Boxera. Kłaniam się nisko, kto mówił tam Adamek, sługa uniżony, Mateusz Borek, EB Promotions. Pozdrawiam. Bawcie się dobrze z Sylwestra, na grubo.